Cześć, witam Was wszystkich na kanale Mojsak Fototechnik. Z góry dzięki za wszystkie lajki, komentarze, jak również subskrybowanie. Coraz więcej ich mam. Natomiast chciałbym, słuchajcie, więcej, więc klikajcie na dole przycisk subskrybuj i ten słynny dzwoneczek, więc nic Was wtedy nie ominie. Żadna nowość, która się pojawi na tym kanale. Dziś, tak jak obiecałem kilka odcinków wcześniej, chciałbym Wam naświetlić fotograficzne stwierdzenie. Chciałbym Wam naświetlić, co to są, jakie są wady obiektywów. I dzisiaj porozmawiamy o czymś takim jak aberracja chromatyczna. No ale na samym początku, jak to ja, musimy porozmawiać i musimy się dowiedzieć, co znaczy samo słowo aberracja. Aberracja to jest jakiś odchył od normy. Tak można to najszybciej powiedzieć. Jakiś odchył od normy, czyli jeżeli spodziewamy się czegoś, akurat w tym przypadku w fotografii, jeżeli robimy zdjęcie i spodziewamy się jakiegoś efektu i ten efekt nie do końca jest taki, jakbyśmy chcieli, oczywiście wy, czy ja, czy fotograf zrobił wszystko tak, jak być powinno, natomiast w tym momencie to aparat, sprzęt, sprawy techniczne powodują to, że coś jest nie tak. Ale co może być nie tak? No i tutaj może się pojawić takie zjawisko jak aberracja chromatyczna. Co to może być? To jest coś oczywiście niepożądanego. Niepożądanego na naszym zdjęciu. W fotografii tradycyjnej lub fotografii, czyli analogowej, lub w fotografii czarno-białej troszeczkę mniejsze ma to znaczenie, w fotografii kolorowej i cyfrowej dość konkretne. Co to jest? Teraz jeszcze Wam powiem właśnie, co to jest. Bo tak gadam, a tak naprawdę nie mówię. No dobra, no to co to jest ta aberracja chromatyczna? To są słynne obwódki kolorowe w miejscach na zdjęciu, gdzie występuje dość duży kontrast. Obwódki są najczęściej albo takie niebieskie, fioletowe, albo różowe. Czasem się pojawiają żółte, czerwone, prawda? Ale to są właśnie takie obwódki. One się pojawiają, tak jak wspomniałem, tam, gdzie jest kontrast. Czyli w momencie, kiedy rejestrujecie zdjęcie, na przykład pod światło. Najczęstszym przypadkiem, jak sobie wygooglujecie, zaobserwujecie na takich przykładowych zdjęciach, to jest to, gdzie ktoś robi zdjęcie na przykład drzewom, liściom, jakimś krzakom na tle nieba, gałęziom. I tam na krawędziach zaczynają się pojawiać jakieś dziwne artefakty, których tak naprawdę nie ma. Postaram się zaraz Wam pokazać, zaraz zrobię jakieś zdjęcie, takie standardowe zdjęcie przez okno i zobaczymy, jak linia wygląda okna w porównaniu do nieba, jasnego nieba. Także zrobię zdjęcie, gdzie właśnie będą te słynne obwódki na tych liściach, na tych drzewach, na tych gałęziach. Skąd się bierze? Na pewno widzieliście okładkę płyty Pink Floyd, czyli ten słynny pryzmat. Słynny pryzmat, w który się wbija światło białe. Jak wiecie, światło białe składa się z wszystkich kolorów, które my widzimy. Kontynuując. Wbija się światło białe, załamuje się na pierwszej ściance tego pryzmatu, rozszczepia się to światło, tak bardzo mówiąc potocznie, na drugiej ściance jeszcze bardziej się rozszczepia i powstaje tęcza, czyli powstają dokładnie te kolory, które my widzimy, czyli widmo światła widzialnego powstaje. My zauważamy w tym momencie to te kolory, na które się składa właśnie to widmo. Jaki proces, jakie zjawisko fizyczne zaczynamy obserwować? Obserwujemy, słuchajcie, proces dyspersji. Co to jest ta dyspersja? W takim razie dzisiaj będzie gadanie bardziej o fizyce i optyce, ale bez przesady wzorów nie będzie. Ale także optyka jest bardzo, bardzo, bardzo ściśle związana z fotografią. Zresztą wiecie o tym, nie? Więc tak, dobra. Zachodzi proces dyspersji, czyli jeżeli światło wpada, jest w jednym ośrodku i przechodzi do drugiego ośrodka, czyli w tym momencie na przykład do szklanego jakiegoś pryzmatu,
to w zależności od długości fali świetlnej to światło załamuje się pod różnymi kątami. Czyli ze światła białego wszystkie kolory załamują się pod innym kątem i w ten sposób wychodzi nam ta tęcza. Zwróćcie uwagę, że w naszych obiektywach, nasze obiektywy są zbudowane z soczewek, a te są zbudowane z mniej lub bardziej dyspersyjnych materiałów i w związku z tym na każdej soczewce nasze światło będzie się załamywać inaczej. Każdy z kolorów będzie się załamywać inaczej, bo ma różną długość fali, tak jak już wcześniej wspomniałem. Tutaj Wam się zaczną pojawiać takie różne grafiki, czyli pryzmaty i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podobna historia jest w momencie, kiedy obserwujecie właśnie coś bardzo kontrastowego, to w tym miejscu, słuchajcie, nasze światło załamuje się, wpadając w te nasze soczewki, załamuje się troszeczkę inaczej. Stąd właśnie zaczyna się pojawiać aberracja chromatyczna, czyli te nasze słynne obwódki. Co to powoduje? No po pierwsze, powoduje to na zdjęciach kolorowych, najczęściej te obwódki są w granicach 1-2 pikseli, więc w momencie, kiedy mam, nie wiem, 30 megapikseli w aparacie, to jest dość znikome. Ale jeżeli będziemy chcieli wykadrować, czyli powiększyć jakiś tam obraz, to już zacznie być widoczne. Co to powoduje? Powoduje to po pierwsze, zaczynamy zauważać te obwódki kolorowe, które nie są pożądane. W fotografii czarno-białej widać za to, że fotografia ulega rozostrzeniu. Producenci niektórych aparatów, niektórych obiektywów stosują różne zabiegi, takie, że w momencie, kiedy to światło się rozszczepi, to następna soczewka próbuje te światło złączyć. Nie do końca to wychodzi. Nawet w bardzo drogich obiektywach zjawisko aberracji chromatycznej występuje i to dość mocne. Z tego, co zauważyłem, im bardziej otwarta przysłona, a jak wiecie, im jaśniejszy obiektyw, tym droższy, im bardziej otwarta przysłona, zjawisko aberracji występuje bardziej widoczne. Co z tym zrobić? Co teraz z tym zrobić? Oczywiście większość, jak nie wszystkie programy do obróbki zdjęć, czy do wywoływania RAW-ów, mają tam taki przycisk usuń aberrację chromatyczną. Zazwyczaj działa. Jeżeli nie działa, manualnie możecie usunąć, bo te aberracje są bardzo, bardzo określonych kolorów i program wie o tym doskonale, jaki to ma być kolor, jaki ten kolor występuje i jak to usunąć. Jeżeli się nie da tego usunąć, no to należy to ręcznie usuwać. Pokażę Wam w następnych odcinkach może, jak playlista kolejna z obróbki zdjęć powstanie. Mam już kilka filmów w zanadrzu, ale muszę je pomontować. Jak to się usuwa? W niektórych aparatach mamy możliwość ustawienia pewnych profili obiektywów do danego aparatu. Czyli aparat już wie, że tam mogą zachodzić różne dziwne zjawiska niepożądane, typu aberracja chromatyczna, typu winietowanie i jakieś tam inne rzeczy, czy dystorsja na przykład. I sam aparat będzie próbował to niwelować, bo wie, na co ma zwracać uwagę. 90%, jak ja powiedziałem, jak nie wszystkie programy w tym momencie do obróbki zdjęć, do wywoływania RAW-ów, mają taką opcję, po prostu albo automatycznie się wybiera, albo automatycznie program wie, jakiego obiektywu użyliście i automatycznie będzie próbował usuwać te właśnie wszystkie niechciane zjawiska na fotografii, ewentualnie robi się to ręcznie. Pokażę Wam, słuchajcie, zdjęcie, które zrobiłem kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, dobra, nawet z 10 lat temu może, obiektywem, który jest nieziemsko drogi, nieziemsko wypasiony i zobaczycie, jakie tam aberracje wyszły. Po prostu tragedia. Rozgadałem się trochę, mam nadzieję, że te aberracje nie okazują się tak strasznie straszne i jesteście w stanie z tym żyć. Niestety, w momencie, kiedy Wy będziecie chcieli mieć obiektyw, który kupić super, super drogi obiektyw, to wcale nie znaczy, że on nie będzie miał tych wad optycznych, prawda? Czyli te aberracje mogą ciągle występować. Więc trzeba chyba testować, ewentualnie czytać,
które obiektywy mają, które mają mniejsze, które mają większe aberracje i tak dalej, i tak dalej. Dzięki ślicznie za oglądanie. Ten odcinek myślałem, że będzie dłuższy, aczkolwiek myślę, że tyle wystarczy. Dzięki śliczne, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.